Godzina 16:15. Zapraszamy do wysłuchania audycji Maksymiliana Kubicy pod tytułem Spotkanie w klubie. No myśmy posiali troszkę tam pszenicy, no jęczmień, a kartofle mamy jeszcze sadzić. Powiem, iż jestem w gronie gospodyń wsi Warzęgowo w gminie Wołów w województwie wrocławskim. Spotykam panie w pięknym i ślicznie usytuowanym klubie Ruchu. Czy to o takich sprawach się mówi w tym klubie, kiedy się tu panie spotykają? Czasami o wszystkich, o różnych występach, o śpiewaniu, o zespołach, o różnych, znaczy, sprawach takich, co dotyczy naszego zespołu. Zespół pieśni tańca mamy, występujemy. Byliśmy w Niemczech, w Czechosłowacji. Młodzież była na Węgrzech też. Przed chwilą przeglądałem waszą księgę pamiątkową, można to tak nazwać, z wycinkami prasowymi. I dowiedziałem się, że klub ten istnieje od 1971 roku. Tak, ten klub powstał z inicjatywy ówczesnego koła ZMW. My w czynie społecznym przystosowaliśmy świetlicę do potrzeb klubu i w ciągu miesiąca ten klub został otwarty. Wspomina pan Eugeniusz Opyt, dyrektor tutejszej szkoły podstawowej. W roku 1974 spowodowaliśmy powstanie zespołu pieśni i tańca. Klub Ruchu w Warzęgowie uczestniczy w lidze klubów i we współzawodnictwie. Tym uczestniczyło 150 klubów i świetlic. Do pierwszej ligi wojewódzkiej zakwalifikowało się 57 placówek. Grand Prix otrzymał klub książki i prasy Warzęgowie. W tym roku po raz szósty uzyskaliśmy w województwie miano najlepszej placówki. Więc po pierwsze, w lidze klubów bierze się pod uwagę działalność upowszechnieniową, spotkania autorskie. I jeżeli chodzi o ten zakres działalności, to uczestniczyliśmy w prowadzeniu szkoły zdrowia, która powstała z inicjatywy organizacji ZSMP, a także miejscowego koła gospodyń wiejskich. Wyjeżdżamy na kolorowe wsie, na trybunę ludu byliśmy zaproszeni do Warszawy. Także staramy się jakoś pogodzić nasze prace domowe i pracę w tym klubie. No właśnie, jak jadę na występ, to w domu wszystko trzeba wszystko zrobić i żeby był ten czas spokojny, bo jakby zostawił tak dom, nie dać tam tej zwierzynie jeść, prawda? Te krowy, to wszystko, kurczaki, to by to pozdychały te kurczaki. Pan Eugeniusz Opyt był uprzejmy pokazać mi kronikę klubu, ale w zasadzie tutaj w niej są same wycinki prasowe. Jeżeli już chodzi o te wycinki, to jest ich aż 203. Ten ostatni, który tutaj oglądamy, jest to informacja, która ukazała się w Tygodniku Ludowym. Była u nas w klubie pani Dorota Chlasta-Kaszmarek, która starała się opisać naszą działalność, jaką w nim prowadzimy. Z tego artykułu dowiedzieć się można, iż pan właśnie, Eugeniusz, dużo nauczył się od swego ojca, Jana Opyda. Tak w działalności społecznej, jak i zawodowej. Bo to, że we wsi otwarto już w latach 50. świetlicę, pierwszą w ówczesnym powiecie wołowskim, że wkrótce pojawił się w niej również pierwszy w powiecie telewizor, że otwarto szkołę, sklep spożywczy i uruchomiono linię autobusową z Wołowa do Warzęgowa, to zasługa ojca, ówczesnego kierownika szkoły podstawowej. Jest wśród nas pana ojciec? No to się po prostu wywodzi jeszcze z naszych stron, z Nowosądeckiego. Mój ojciec miał 4 braci, mieli też muzykę i wszystkie wesele obsługiwali. No teraz ja miałem 4 synów, ale 3 gra. Te piosenki, te obyczaje, to wszystko, to właściwie z naszych stron przenosimy jakoś, jeszcze chcemy utrzymać tradycję. Oh.
To jest naprawdę dla mnie coś ważnego. Ja czuję się, jak wracam z takiego występu gdzieś, czuję się bardzo zadowolona i o paru lat młodsza jestem, naprawdę. Kiedy pani tu przyjechała do Warzęgowa? W 46. Ile pani miała wtedy lat? 20. Czyli z rodzicami? Tak. U nas tam w centrali to tak domów było bardzo dużo w wiosce. A tutaj to było miejsca tak bardzo dużo, a tych domków było mało i tak ciężko się było przyzwyczaić. Takie jakieś od ludzie płakaliśmy. Ja po boku to płakałam za swoimi stronami, ale co było dla chleba, to trzeba było przyjechać, no bo co my mieli robić, jak po wojnie i w czasie okupacji i przez wojnę, to my ciężko mieli żyć. O, ciężko. A pani konkretnie skąd wyjeżdżała? No, od Nowosądeckiego, z Krakowskiego, od Limanowej. Bo gór to nam bardzo szkoda, jeszcze do dziś dnia, no ale... Ale i góry porzucić trzeba i dla chleba, panie, dla chleba, no. Namiastką tych gór są chociaż wzgórza wińskie, które przy tak pięknej pogodzie jak dzisiaj widać jak na dłoni. Tak. Byłam na Sybirze, a ze Sybiru przywieźli nas do Odesy, a z Odesy przyjechaliśmy tu. I tutaj poznałam męża z Krakowa i ożeniłam się i żyję. Teraz już mąż nie żyje. Wcale nie myślałam, że to przyjdzie się całe życie tutaj zamieszkać. Z początku to człowiek tak myślał, że to na niby, a później okazało się, że trzeba było pozostać. Przyszły dzieci na świat. No. A jak się pani ta wieś ukazała 40 lat temu? Ja byłam młoda, to mi się wydawało wesoło i młodzi się wszyscy schodzili, pograjki robili. Wesoło było, śpiewali. Pograjki robili. Czyli jak było, tak po jest, po tańcówki. Ale nie było właśnie tej świetlicy, tylko tam nasz tatuś mieli taką salę dużą i do tej sali tam wszyscy z całej wioski się schodzili. Ale gdzie tam? Pod Limanową. Tu. Warzęgowie. A nie tam to i muzycy jest. To byli, o, szwagier tam i jego bracia, to byli też muzycy. To oni grywali dawniej. A te skrzypce, które tam leżą, Matko Boska, żeby im się tylko nic nie stało, to są te, z którymi pan już tu przyjechał? No nie te, bo kupiłem sobie takie lepsze, bo miałem troje skrzypców, jak tu przyjechałem. Tatuś zrobił moje, umiał on robić skrzypki. W centrali, bo on był w Niemczech za okupacji. To on był w Niemczech, no on już zobaczył ten świat szeroki, no to co będzie tam, no on właśnie był, no po co tam miał mieszkać, jak tu było tyle ziemi i trzeba było przyjechać, no tutaj zaludnić ten Dolny Śląsk, nie? No, wszyscyśmy tam po to jechali. Ja od ojca odjechałem, miałem 16 lat, przymusowo, skuty i do Niemiec dostałem się, byłem w Niemczech 3 lata. Także zapomniałem i granie, trochę się przypominał, płakałem nieraz, bo chciałem sobie zagrać, skrzypców nie miałem. Tak mi strasznie było żal. Wspomina pan Józef Tan. I no, wspominałem, gdzie słońce słodzi, bo ja jako ze wschodu pochodziłem. Przykro mi było te 3 lata w Niemczech. Z Niemiec przyjechałem. Ojca nie zastałem. Zamordowali ojca. No, z tego wszystkiego przyjechałem tutaj. Kim pan jest z zawodu? Rolnik. 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 W ręce? Spracowany. No, właściwie skrzypce to ja otrzymałem od swojego wujka, jeszcze z Ameryki przywiózł, gdy miałem 7 lat. Do tego czasu te same skrzypce mam. U mnie są już około 60 lat. A jak brzmią? Może pan przyjedzie po strunach? Tak, tylko tak. W naszym pięknym klubie wystawa pod hasłem działalność, oczywiście tego klubu, w obiektywie. Na pierwszym zdjęciu z lewej widzę na dalszym planie chyba Śnieżkę, tak?
Tak, tak, byliśmy na Śnieżce. Jeździliśmy tam, jak się to nazywa? Na wyciągu. Tak, na wyciągu, a później na Śnieżkę to nie można było wyjść, bo ten czas był taki lód, że trudno tam było się dostać. Siostra i ja, my wyszły, ale my tu nie mogę złapać. Myślałem, że z ducha tam oddamy. A obok? Pan naczelnik wraz z kolegą Jurkiem Szmajdzińskim, przewodniczącym Zarządu Głównego z RSMP, wręczają nam sprzęt wideo. Kiedy to było? W ubiegłym roku, w miesiącu lutym. Także widoczne są zdjęcia z udziału w Kolorowych Wsiach. Prezentowaliśmy tam program pod tytułem Gusła i Wierzenia Ludowe. No to dajcie próbkę tego przedstawienia. A mamy nawet filmy z tego. To długo schodzi bardzo. Węgielki rzuca się. Właśnie nie mamy tych węgli, tych przyrządów nie mamy. Miska z wodą. Dawniej to wierzyli w to, że jak krowa zachorowała, to tego, to ją ktoś urzekł. I to odczyniali uroki. Człowieka też jak kogoś tam zabolała głowa, to też mówili, że o, ktoś cię urzekł, takie komorski tak sobie mówiły jedna do drugiej. O, kumosiu, ktoś cię urzekł i głowa cię boli, ja ci odczynię uroki. I to się brało 10 węgli, rzucało się na wodę i się liczyło 9, 10, 8, 7, 3, 2, 1. I to się obmyło, to kumoskę tu. Spódnica się wzięło, czy fartuch, i to się po czole potarło, trzy krzyżyki i już ją to przeszło. I Bozia zaraz mówiła, że już mi lepiej, o, już mi lepiej, o. No mówiła. Jeszcze my pamiętamy to wszystko, jak tego, jak te uroki wierzyli dawni. Jak byłyśmy młode, tośmy widziały, bo teraz to tego ludzie już tu nie robią. Te wszystkie ich tradycje, które oni przywieźli na Dolny Śląsk, staramy się tutaj pielęgnować i kultywować. Ale oprócz tego w naszym zespole pieśni i tańca Warzęgowo staramy się także przekazywać folklor dolnośląski, który został zapisany przez pana Józefa Majchrzaka. No i wiele programów przygotowywaliśmy także z terenu Dolnego Śląska. I to staramy się prezentować przy naszych wyjazdach poza województwo wrocławskie i Dolny Śląsk, ponieważ trudno na imprezie ogólnopolskiej być dobrym, czy to krakowiakiem, czy góralem, bo jednak tamci od nas są już lepsi. To jest zespół dzieci warzęgowskich. Zespół, który przygotowuje spektakl lalkowy pod tytułem Szewczyk Dratewka. Dzieci same robiły lalki, bardzo piękne są te lalki, jak widać. Zapraszamy na fragment spektaklu, ale zanim zaproszę na fragment, chciałbym podkreślić duży wkład pani, może pani się przedstawi w pracę nad tym spektaklem, bo oczywiście ja tutaj przyjeżdżam sporadycznie jako konsultant, natomiast pani przede wszystkim pracuje z tymi dziećmi nad spektaklem. A więc jako konsultant do Warzęgowa przyjeżdża pan Stanisław Turski, aktor Teatru Lalek we Wrocławiu. Ja nazywam się Ewa Wojtas, jestem w tutejszej szkole jako wychowawca świetlicy i właśnie pomagam tworzyć zespół przy klubie naszym w Warzęgowie. To jest królewna, którą będę przedstawiać na Teatrze Szewczyk Dratewka. Zaczynamy. Kwiatki moje, kwiatki, będzie tutaj piękne granie, po trawisku tańcowanie. A czy też królewna nasza Baby Jagi nie zaprasza? Może byś, królewno miła, nie do tańca zaprosiła. Chociem stara, ale jara. Królewno, złotowłosa, wracaj, wracaj na pokoje, bo w ogrodzie rosa. Niechże jej mość ochmistrzyni wielką łaską mi uczyni, niechże kwiatkami dowoli, nacieszyć mi się pozwoli. Ach, któż by ci zabronił, kiedy tak pięknie prosisz, a stąpaj ino ostrożnie, bo sandałki zarosisz. Nie odchodź, aby nigdzie, ani na pół kroka, bo możesz być porwana przez strasznego smoka. Puścimy teraz, może smok wpadnie, straszny smok wpadnie.
Proszę cię bardzo. Uhaha! Porwę tę królewską córę za lasy, za rzeki, za dziewiątą górę. Ach, ach, co się ze mną dzieje? Ratujcie mnie, bo zemdleję. No więc ja bym chciał dzieciom pogratulować znakomitej dykcji i interpretacji. Na początku to z tą dykcją było niewesoło, a przede wszystkim trzeba było nad tymi samogłoskami pracować dosyć długo. Musieliśmy zaczynać od A, O, U, E, od tych podstawowych ćwiczeń dykcyjnych, ale jak widać teraz jest dobrze. Od jak dawna zespół istnieje? Od września ubiegłego roku. Żeby dzieci miały lepsze wyobrażenie o teatrze lalkowym, jako że Nowa Rzęgowo leży kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia, właśnie dzieci z zespołu 23 kwietnia zabieramy do Wrocławia na spektakl pod tytułem Szewc Dratewka, którego premiera będzie lada dzień także. I myślę, że to zderzenie z teatrem profesjonalnym, z zobaczeniem sceny od zaplecza, lalek, pracy aktorów, myślę, że pomoże im w jeszcze lepszym zrealizowaniu tego spektaklu. Autokar przed szkołą piękny stoi, więc żaden problem z komunikacją. Myślę, że nie udałoby się tak właśnie pracować z dziećmi, gdyby nie cała rzesza ludzi. No i gdyby nie także poświęcenie chociażby ze strony pana Stanisława Turskiego, który poświęca się przyjeżdżając z dalekiego Wrocławia do dalekiego Warzęgowa. Urodziłem się na wsi dolnośląskiej, koło Jeleniej Góry. No i wydaje mi się, że coś trzeba tej wsi śląskiej oddać. Proszę spojrzeć na w sumie najnowocześniejszy sprzęt, jaki oni tutaj posiadają. Jest to wynik działania tak firmy, którą reprezentuję, jak i właśnie tego, że w różnych konkursach wygrywają główne nagrody. Opowiada kierownik oddziału RSW Prasa w Wołowie Józef Okulewicz. Proszę spojrzeć tam może z boku telewizor Wideoton. Na tym telewizorze stoi taki mały aparat, który razem z nim pracuje. Mało klubów w Polsce ma, szczególnie mówię takich klubów wiejskich, magnetowid, a tutaj właśnie taki stoi. Tam niżej monitor komputera. Jeżeli miałbym mówić o klubie Warzęgowo, to muszę powiedzieć, że jest to najaktywniejszy klub, jaki w swoim życiu spotkałem. Dyrektor Wołowskiego Ośrodka Kultury Benedykt Filipkowski. Nie ma imprezy zarówno w Warzęgowie, jak i w mieście i gminie wołowskiej, gdzie by Warzęgowa nie było. Także wyjazdy zagraniczne z bogatym dorobkiem zespołu. Przed 2 laty obchodziliśmy 10-lecie zespołu pieśni tańca i wtedy na tej imprezie podsumowaliśmy całą naszą działalność. Jak sobie przypominam, to występów zespołu pieśni tańca było 168. Co roku jest tych występów około 15-20. Niezależnie od tego, klub Warzęgowo jest bardzo aktywny w działalności oświatowej. Tutaj cały szereg odczytów, spotkań z ciekawymi ludźmi, także koncerty wszelkiego rodzaju, upowszechnianie ruchu amatorskiego. Mamy w gminie wiele jeszcze wsi, gdzie nie ma klubów czy innych tego rodzaju placówek kultury. Tam niestety życie jest o wiele uboższe i mniej ciekawe. Przyjeżdżają aktorzy. Mamy z nimi różne takie wypowiedzi, pytania dajemy, oni nam się przedstawiają. Jednym słowem, trochę światu się dowiadujemy. Ja jako mieszkaniec wsi nie wyobrażam sobie życia bez tej placówki. Było to spotkanie w klubie. Audycję pod takim tytułem przygotował Maksymilian Kubica.